to w drugą stronę chodzę. Nie ma problemu. Ja jeszcze lubię tak. No, może głowie, kurwa. Bęben? Bęben! Siemaneczko, witamy wszystkich w naszej kuchni. I panowie, dzisiaj robimy wielki test lifehacków. Przetestujemy i polecimy, co wyszło naszym kochanym widzom. Z TikToka, tak? Widzę, że jest przygotowanych. Tam... Zrobimy weryfikację, jak to w praktyce. Czy to działa? Które do wyjebania? Lifehacków w kuchni. Kuchenny. Stricte kuchenny. No. Ciekawe, tutaj pierwszy widzę, coś mi mignęło. Mi ale też. Nie pamiętam dokładnie, na czym to TikToku, polegało. Ale widziałem. Ja pamiętam dokładnie. I ja byłem w szoku, w sensie patrząc na niego, wierzyłem w to, że to działa, ale jeszcze nie przetestowałem. To teraz powiedz, jak sobie radziliście ze skórą od z tą żyłą od polędwicy, jak sami sobie przygotowaliście? No zawsze było trochę... Ja pod nożem ciągnąłem z góry i robię no, o tak, ja robiłem o tak. Też ładnie. Ja tak robiłem i ściągałem nożem w prawo. Mhm. Tak. Ale to nie robiłeś dokładnie. No. A ja robiłem tak, że delikatnie to ścięgienko pyk i tak podcinałeś jednocześnie pchając. Ja właśnie nie miałem na to wygodnego patentu. Ciąłem w kawałki i odrzucałem. Wycinałeś tak. I odrzucałeś taki kawałek. Odrzucałem, nie, bez przesady, ale odrzucałem to, co patrzymy. No, czy wiedzieliście, że możecie użyć widelca do usunięcia ścięgna z kurczaka? Dobra, lecimy. No serio, jestem ciekawy, nie? Wbijamy nie, no jak to zadziała, to zmienia życie. Robimy po kolei? No to już jak wolicie, no, tak? Dawajcie, no to otwierajcie. Ale to chwila, ale to puść cały może. Tak? No zobaczmy. Tak, zobacz jak mocno trzyma. Zobacz jak mocno trzyma. Właśnie, bo ja widziałem inny, już wam mówię. I wiecie co było w tym innym? Rękawiczka. Taka silikonowa, to jest śliskie. Bo to jest śliskie, ale w silikonowej rękawiczce to robili i bez problemu. Ale zacznij na początku, jak on ruszał jeszcze, na początku nie się łatwo tak zacząć. No ale wiesz, założysz rękawiczki silikonowe, jak tam sobie robisz szybko. Dobra. Nie, kolacyjkę, trzeba przetestować to. No dobra, jest, proszę bardzo. No mamy tu ścięgno jedno. Tak? Tu już jest oddzielona polędwiczka, my powiedzmy, że nie no będziemy dobra, tego nie robić. Oddzielamy, po prostu co, wbijamy tak. To nie jest. A to nie to. No właśnie, gdzie to jest? To chodzi o to główne, o takie. To jest o to? Gdzie? To kurczę. O to też. Po polędwiczkę odetnij i z tego wyjmij. O to chodzi. Mhm. Nie, jak nie mówisz to. Ścięgno. Nie to. O to. To białe. Jest to. To grube. Okay. Jak mówisz ścięgno, nie masz wrażenia, że ten kurczak... A to kurczak, że... poczekajcie, to kurczak... Jak ty? To on nie przychodzi zrobiony? Ja no właśnie powiedziałeś ścięgno i emocje zacząłem mieć. Ale to przecież nam przychodzi zawsze zrobiony ten kurczak. Ale jak sam robiłeś, to nie wiedziałeś, gdzie to jest? Co ty masz? Bo ty chciałeś tłuszcz. On nie wiedział. Ty kurczaka nigdy tak nie kroiłeś? Nie czyściłeś z tego tłuszczu? Jakiego tłuszczu? No tam co myślałeś, że to ścięgno? No mówię ci, że nie miałem patentu właśnie. On po prostu wyrzucał. Że zawsze, nie, no że po prostu okrałem dookoła, ale nie miałem takiego patentu, jak wy tutaj ręczycie, że... Gdzie ty robiliście? Zobaczcie go kurwa palce. Jakiś ruch robiliście. Dawaj mi też pierś. Zobaczcie go ręce kurwa, o co ty go pytasz? Czujecie suszy? Nie suszy, no. No dobra, no poczekaj, weź jeszcze raz. Nie suszy, bo mam super napój. Puścisz jeszcze raz? Suszyło. Suszyło, tak, ale drugi. Mocno trzyma. Ale mocno, kurwa, to nie jest takie łatwe. Ja myślę, że wyślizgnie ci się. Nie, no jak? Już się wyślizgnęło. Bo to jest takie, kurwa, no właśnie, z tej rękawiczki to jest, wiesz, słaby hak, no nie? Dwa. Patrz, pracuje cały czas. Łapie. Jeszcze to nie jest zrobione. Robór na dwa wyślizgnięcia. Ale no, wiesz ale co, wyszło. Ale poczekajcie, bo jest jeden ważny krok, wiggle. Wyszło musicie ładnie, to, no. Musicie dobra. To, patrz. I pod koniec już nie. Na początku patrz, musisz jak... A masz jeszcze jedno ścięgno w tym kawałku? Nie, to nie. Tak nie działa. Bo wiesz, nie chcę, kurczę, nie chcę marnować jedzenia. Nie wiem, czy wyjmować. Albo ma nadludzki chwyt i jakąś... Znaczy, jak ty wyjmiesz, to jest do jedzenia, to nie jest zmarnowane. Rzadką lepkość skóry ma. Jeszcze jest taka inna, większa jakby powięź, ale to nie pod widelec. Musisz tak, o zobacz. Tak o.
na końcu ścisnąć. No co, ty nie masz. Wręcz paznokciami, nie? Patrz, już się urwała. Nie? Ale to ja ci potrzymam, a ty wyciągnij. Zobacz. Tak o bierzesz? No, tak o. Ja mam doświadczenie i tak trzymasz. O, ten nóż to idziesz do mięsa. Tak, o, kurwa. To masz suchą rękę. No to zadziałało, ale to nie był taki efekt magiczny. Nie, nie tak jak to. No to bardziej. Ale widać, nada, że się rzeźba, ale spoko. Się jest. Nie, no widać, dobra, się poci, no, nie, no. Ale zobacz, jak tym byśmy wzięli. Kawałek papieru. Papier. To nie była rękawiczka, to był papier. No. I teraz kawałek, jak mam papier. To no będzie. Lepiej będzie. Macie, no właśnie, papier. Testujemy dalej? No, no kurwa, no musimy przetestować. To daj mi, Mariusz. Daj mi. To poczekaj, ja złapię. Trzymaj. Tam nie złapać papierem. Tam już nie ma. Tam jest ta inna taka nie, po środku, to już nie. Ale to już nie po drugą polędwicę. To nie. To tylko w połówce jest jednej? Nie z dwóch? Nie wiedziałem. Polędwiczka, no trzymaj. No właśnie nie chcę otwierać, bo zmarnujemy. Testy. Ale to nie będzie. Dawaj, do zrobienia, potem niech weźmie ktoś przecież. Ktoś weźmie. Ktoś weźmie, to może dwa dni w lodówce być. Tak. No to dawaj, ty pierwszy. No ja myślę, ale nie, no ja ufam, że ktoś weźmie. I co, Robur, ty chcesz? Nie, no ty, dawaj tak szybko, po prostu robisz tam posiłek. Ale przez papier, tak? Robisz obiad, już tam wiesz, przysmaża się, nie wiem, papryka na patelni, nie ma czasu. Osuszamy ręce po prostu, bo trzeba osuszyć. Łapać. Włącza. Tutaj oro. No teraz to pójdzie kurwa jak błyskawica. Patrz jak się przykleja. Pójdzie jak błyskawica. O, o kurwa, no i to, no i właśnie poprawiliśmy lifehack. Bardzo fajny lifehack. Jesteśmy ponad TikTokiem, panowie. Fajnie jest to wiedzieć, co? Spójrz w te ich lifehacki. Lifehacki powiedziałem. Śrubujemy lifehacki. Kanał otwieramy, człowieku, osobny? To pożyteczny odcinek, pożyteczny odcinek. Ręcznik papierowy zazwyczaj jest w kuchni, to myślę, że to nie jest wyjątkowo. Tak, tak. Rękawiczka. No. Lifehack WK. Ej, ja to oceniam jako bardzo, bardzo, bardzo przydatny. Mega, no przydatne, też oceniam to. Będziesz używał? Fajnie, no ja zawsze tak wycinałem. Nie no. Chyba zmienię to. Jak będę robił pierś, za każdym razem, jak będziesz kroił pierś, użyjesz, nie? Jak będę kroił, to będę korzystał za każdym razem. To jest jak lojalność i penetracja, ja wiesz, o co chodzi? Ja wiem, że ja będę korzystał. Wiem. No dobra. Dostępny w Żabce, nieprawdopodobny napój, smak grape i brzoskwiniowy, serio. Potwierdzam, nie moja dlatego, że nie premiera. Będę... Nikt mi za to nie płaci, naprawdę. Chyba będę najczęściej, najwięcej napojów wypiję w tym roku tych. No zrób to. Nie, po prostu. Challenge, no. Bez challenge'u, to się będzie działo. Już się dzieje. Strasznie zerujemy. Dobra. Next? Kolejny? Tak. Jak zrobić kolejny? O, super. O, czyli to jest wygodne. Dobra, no tak. To jest bardzo, może być przydatne. Zobaczmy. Olej, mydło, woda, papier. Papier toaletowy. Ty! Co? Niemożliwe. Co jest grane? Ile wody? Weź powtórz. No to by było super. Po prostu, no. Ty, dobre z papierem, bo on wchłania syf. Ty, no ale to jest super. Dlaczego w szkole nie uczyłem, jak to działa? Coś takiego? My, bo my musimy nauczyć. I TikTok. Dobra, dawajcie. Zajebiste. Uwaga, nie opiskajcie się. A woda? Dobra. Zero pryśnień, Robercik. Płyn, tak? Woda, płyn. Jest, płyn. Ładnie pachnie tak. Sos. Dobry sosik. Co to jest, to nasz ketchup? Czekaj. Nie tego płynu było. A to nasz ketchup, dobra. To nie za dużo, tak? To wiadomo, że dobrze pachnie. Taka kartka wystarczyła, pamiętacie? Lepiej więcej. Chyba nie, bo zależy, nie zimy. Ale zależy ile wody dasz. O, sporo. Spora woda. Taka napój. Jeden listek był złożony na pół. No. Tak? Jeszcze woda. Dasz płyn? Dobra, ile no tego? Już miał rację, co? Tu więcej mamy jakby sosu w środku, więc można dać więcej papierów. Bo no tak, nie mamy takiego, no.
Tak, i to jest woda z kranu, bo to była pusta butelka, nie? Dobra. Podam, żeby... Jest cieplutka. Dobra, tyle wody, tak? Mhm. No tak, kręć git. Ja nie chcę być, jak on to mnie miesza obok. Ty, jeżeli to zadziała... A ciekawe, czy my mamy nieprzemakane... To jedziemy na Mistrzostwo Świata miki. W tym. Trzymaj. Ja wezmę więcej papieru, bo aż, dużo sosu aż mamy. Aż chce się myć, ty, jeżeli to zadziała. Weź tu myj, o tam. To jest tak jakby półautomatyczna zmywarka, nie? Pojemniki są ubrudzone, no i co już robisz? No już mu leci, kurwa. Bo... Jak coś biorę... Zobacz, bo wy macie twarde pojemniki. Nie jest dobry pojemnik. Ja mam, zobacz, jaki miękki, to jest silikonowy. Też mam miękki. Nie, ty masz mocniejszy plastik. Patrz, mam silikon. No. No i zmywarkę robisz. Ty się myje serio. Kurwa, nie co akcja. A co wygadacie? Patrz, patrz, bęben. No to się rozpuści, wiadomo. To i tak, wiesz, gąbką tak trzeba domyć. Ja wolę gąbką. A czemu nie robisz pączką? No myślałem, że wystarczy. To już za bardzo kombinacji. Nie chciałem marnować zasobów planety. I tak na pewno, wiesz. Domyć pojemnik. Dobra. Zrób jak pralka. Pełne koła. Zrób lepiej tak. Już... Daj saker fery. W zlewie jest opłukę, czy do zmywarki. Gąbeczką, płynem dobrze. No ale to jest do lasu, do lasu patent. No bo nie, bo pójdzie z czymś. Dobra, jak tak porobiłem, tak widzieliście, jak? No ja mocno tutaj. Do kosza to tam poszło. Wylać? No żebyśmy zobaczyli rezultaty. No nie zjadłem z tego. A to ja myślałem, że mam mega szczelne, wiesz? Bo ja mam najlepsze. Chuja. Wiadro? Nie mam szczelnego? Wiadro, nie jedno serce skradło. Powiem ci tak, z mojego bym nie opierdolił nic, a twoje git, twoje lepiej wygląda. Ale wiesz, o co chodzi? Czy moje jest clean? No ale to już byśmy opłukali pod kranem, przepłukali. Ale to jest do lasu, tak? Ale czy to jest jakaś rewelacja? Czy to nie chodziło o to, że to tłuste miało być? No woda, nie? Jakby to było olej, to ja nie wiem. Znaczy ja tam wylałem, nie, ja tam było nie, tak. Rano do każdego pojemnika, bo nie, oliwa i soda było wymieszane. Czy jest lepiej, jakby tam nie było kartki papieru? No bardziej suche jest. Mało to zmieni. Mogliśmy sprawdzić, nie? Mogliśmy więcej papieru też dać. Ja dałem więcej i nic nie dało. I nic nie dało? To jak oceniamy, tak? Do wyjebania, tak? No, bez sensu. Tak, nie, no lipa w ogóle. No, jak nie... u tak ogarniętych osób nie wyszło jak my, to nie działa. To nie zabieramy do lasu. Ale kurwa ty! Co zrobił? A ty nie. A męczą mnie tak trzymał pokrywę, już chcę wrzucać męczy. Tylko że dlaczego mam tego nie opłukać po prostu pod kranem? No bo jesteś w lesie, no. Jesteś w lesie. To rozkminialiśmy. A, jestem w lesie, gdzie to jest? I z liścia masz sobie co najwyżej. A ostatnio wracamy ze spotkania biznesowego. No i już burczało w brzuchu, tam Zebik też mówi, że o, jakiś posiłek, tam kurczaczek zje. Ja się napaliłem na kurczaka pieczonego, którego tam później zrobiłem. No i jedziemy, ma tam billboard wielki, kurczak sielski, kurwa, taka głupawka. Jadę do Dino po kuraka, a tam kurwa kurczak sielski, to kupienie. Akurat ten sam. No, ale zajebiste, zajebiste mięsko tam. Co znaczy sielski? Dino dobre mięso jest ogólnie, tak kupię tego kuraka, kurwa, polecam, no. Robur, co to znaczy sielski? Z sielawy, z takiego mięsa? To jest zwykła pierś. Czy to jest jakaś forma? Nie, to kurczaka. Całego kuraka. Już gotowy? To jest ponad 2 kg, no. To jest rodzaj kurczaka, czy to jest region? To myślę, że po prostu... Nie wiem, co to jest sielski. Z Siedlec? Kurczak sielski. No taka prawda. Ale teraz już jest normalnie, już jakby wróciły, kotki biegają sobie. Ale była taka fala, że nagle wszystkie zniknęły. Znaczy generalnie nie wiesz, czy nie zjedliśmy w życiu kota. Ojebałeś, nie jednego. Zjedliśmy, nie? Nie jednego! Widzisz? Ogólnie ludzie pomyśleli na ekipie, że to jest, wiesz... Kermit. Kermit, nie? A to nie jest Kermit, to jest Pyrek i Kunik, pozdro. To są, mówię, mordy z naszego osiedla. Ludzie,
którzy nas wychowali, kurwa, praktycznie. Taka prawda! I czekaj, jak się nazywa jego pies? Kogo? Mula! Pozdro, Pyrek. Dobra, jedziemy z kolejnym łochakiem? Wydało się, nie robimy turnieju. Nie robimy turnieju. Jedziemy z kolejnym włochakiem. W życiu nie masz łochaka, wszystko trzeba do wszystkiego dojść. Super łatwa metoda, żeby obrać pomarańcze. To, nie pomarańcze, tylko te. To, pomarańcze widzę. Rzadkiewkę. Pomidory. A wygląda jak pomarańcz na porządku. Znam to. Wie, kontrast. Powiedzieć ci, co dalej będzie, czy nie mówić? Nie. Gorącą wodą i samo zejdzie. Ja to robiłem 100 lat temu, jak byłem mały. To za dzieciaka robiliśmy. To też robią, no robią. To działa. Robi, kojarzę. Chcecie testować, bo to działa. Tak, zróbmy, testujemy. To działa, no. Ja to nakuwam na pałę i później tak schodzi. Ja ogólnie wpierdałem ze skórą. Ty co? Nie chciałbym się. Ale spały czy bez spały? Ja raz się zatrułem, więc spały. Nie. Dobra, zróbmy to. Jak nakrajam, bo już tamten TikTok znikł. A nie, może tak zrobić. No, zalałem ze skórą, jak no, mi raz przytruło, to sakiem. Krzyż robisz na... Znak krzyża na górze tego pomidora. Próbuję? Tu czy tu? Kiedyś tu. Przytrułem się skórką pomidora i od tamtej pory. Wiem. I też się parę miesięcy teraz brzydziły pomidory. O tak. I w drugą, teraz na krzyż. A to nie jest tak, że się przytruwasz, tylko ona się przykleja gdzieś w przełyku i potem żygasz. To tu jest wrzątek? Nie. Normalnie wrzątkiem zalewasz teraz. Właśnie to dobrze wyczyściłem pojemniki, żebyście mogli jeszcze pojemnik zalać. A wrzątek masz w czajniku. To jest dobre. Robiłeś tym samym patentem co my? Podasz? Dzięki. O cholerę! Trzymaj. Czemu się mówi o cholera, jeżeli to jest nazwa choroby? Nóż, kurwa, ty. O COVID! No, COVID jego za 50 lat tak będą ludzie mówić o COVID? COVIDzie jasny. A jeszcze chyba, jest jakieś przekleństwo z choroby. Ospa? Smaczna i prosta. Kurwa, miałem opcję. Miałem tą ospę, kurwa. Jednego, pamiętacie tą gencjanę? Gencjanę? Jeden wystarczy. Kurczę, chyba już ci młodzi nie pamiętają gencjanę, co? Ja jestem za młody. Ej, ty pamiętasz, miałeś rejt gencjanę, co? Dajcie pomidory swoje, zmieszczą się nie dwa, jest, poczekaj. Też nie wiem. Nie wiesz, co to jest gencjana? Wiem. Chłopaki, gencjana? Fioletowe. Gencjana? Ale nie. Fioletowe? To ja tego nie używałem. Chłopaki, była taka choroba kiedyś, za naszych czasów. Ospa. Że ospa, że mieliście krosty i trzeba było to smarować gencjaną. A kusiło, żeby drapać strupy z tego i wtedy powstawały już nieodwracalne zmiany skórne. Że miałeś blizny normalne, jak to zaczęłeś rozdrapywać. I trzeba było to, i chodziły dzieci, jeszcze to było normalne. Fioletowe. Normalnie fioletowe w takich kropkach. Daje się wiarę? Ja miałem ospę. Miałeś i nie miałeś gencjany. Nie pamiętam, co to jest. Miałem ze 3 lata. Ale chyba nie tylko do tego się używało, ale ja jakoś tak tego nie używałem. I to cały czas spędziało przez 3 lata? Miał 3 lata, kiedy miał ospę. Kurwa. Ty, Robur nie używał teraz na brodę gencjany serowi. Ty, myślałem, że przez 3 lata to kurwa, mówię to ładnie. Ubarw, no. Ty, i co zadziałało? Ile czasu? Trzeba przykryć? 3 lata. Ej, to w ogóle do wrzątku idzie. 15 sekund, dobra, chyba to nie inaczej robimy. No tak, ale przez 15 sekund to... Różnie, bo to drugi sposób jest chyba. W ogóle ta nuta, co? Później do zimnej pewnie. Ciekawy twór. Do zimnej, no. Z lodem, no to już nie będziemy polecać, bo tu trzeba zagotować wodę, tu później do wody z lodem, to jest za dużo kombinacji. Z lodem? Też takie są opcje, no. Tutaj jest lód? No to była zimna woda, no w sensie, okay, teraz, się rozpiło. Teraz go tu, tak? Możesz rzucić to, bo myślałem, że do innego pojemnika, bo tu po prostu nie zmieścisz. Dawaj do tego pojemnika. Dawaj do tego pojemnika. Do tego pojemnika, ja już chyba i tak ci schodzi tam skóra. Dobra, już, co? Inaczej tak nie tak, tylko nie ręką. No nie wrzucaj, bo nie wyciągniemy. I co, teraz zimna woda? Będzie na pamiątkę z odcinka. No to, co ty? Ale już mi się ten hak nie podoba. Dlaczego?
No i ja już bym chciał, żeby już to zeszło samo, tak? Ale, to nie, ma, ale wiesz, nie masz patrz. Wyboru. No wiem. Nie zrobisz tego, co przejdzie. Ty! Zacząłeś mówić, no bo jak my Kermit, ty! Chuj tą wodę, ty! Chuj tą wodę, patrz! Za mało ciepłem dostał. Dobra, ty, pa! Trzeba mocno. Co ty mnie wywalisz tam? To już nożykiem można, będzie dobrze. Kurwa, ty! Normalnie, to mogły być postacie w mapetach, nie? Bibis albo Kermita. Bibis albo Bucket, kurwa, też cztery. Kurwa, ty, nie działaj! O co pizza to? On coś takiego, nie? Kurwa, nie pamiętam, jak czy... A ja nie zrobię tego. A widziałeś, jak Ryan Gosling się przerobił na niego? Dobra. No i niestety, nie gotowaliśmy. Ty no, kurwa, kolejny hack w chuj, nie? A teraz mój life hack. Dawaj mu podkład. Weszło. Koniec filmu. Kurwa, mam. Kompot. Patrz, lifehack. Dawaj, nagrywamy kolejny. Pomidorówkę. What you need is towel? Daj towel. Step 2. Proceed towel onto the water. Nie ma, jest, wiesz, już. Starte. Tak, rozumiem. Koncept, tak. To bardzo fajne. Dobra, zobaczmy, już ten pomidor. Strasznie ciężka procedura. No i bardzo. Już. No. Ile chcesz się założyć, że nie wyjmiesz? Że nie ma opcji, że wyjmę? Nie ma. A jedną ręką. No i tak, jak wyjmiesz pomidor. Wyjmij, ale jedną ręką. Push firmly. Firmowo musisz wcisnąć. O, nie, to jest śliskie, co ty. Nie, patrz, A weź jedną. A zrobił to. Nie jest takim głupim mapetem. Zobaczmy. Kiedy jesteś mapetem, to jesteś, ale jesteś także mądrym człowiekiem, który umie zrobić pomidor. Ty zobacz, faktycznie schodzi perfekcyjnie. No i zrobiłeś pomidor. No, pierwszy taki, w życiu tak obranie? Nie taki mapet, jak go marłem. W ogóle pierwszy obrany pomidor. 15 minut i cała kuchnia, mówi pan. Dlatego wolę zamówić. No ładnie zrobił. Mój za mało był. Sakry, ty mu bardziej to z wrzątkiem dałeś? A jeszcze brakuje mi lifehacka na fajne ściągnięcie tej skóry. Wiesz, o co chodzi. Już nie zobacz. Nie powinno tak być. To może faktycznie ta zimna woda jeszcze pomaga. Idealnie. Nie wiem. Nie da się lepiej, o co? Pomaga. Zobaczcie. Raz, jak weźmiesz. Idealnie pomidorek jest. Nie da się lepiej. Zajebisty. To jak oceniamy tego lifehacka? Może działa. Spoko on jest, nie? Przydatny. Nie ma co gadać. No, jakbym musiał obrać skórę, to bym zrobił to. Nie obierałbym jej. Wiesz, że wrzątkiem się oblewa pomidora i... I co? Traci wartości? Żywcze, myślisz? Nie. Nie, tak szybko. No, tak schodzi, to chyba się nie nagrzeje nawet w środku. Tu nie odkrył niczego, wiesz, potężnego. Bo tak powiedział to Robur, jakby wiesz, że... No spoko, ale oblewasz tego pomidora wrzątkiem, że coś się z nim dzieje, nie? Chodzi o to, że chyba trochę... Że po prostu rzepa. Pokuju, tak? No dobra, no ja uważam, że jest to dość przydatne. To bardzo fajne. No. Akceptujemy no ja go. Akceptujemy tę no tak. No. Robisz ty teraz dalej? Dalej. Jestem, no. Podsadzisz mnie? O! Nie wiesz, jak obrać jajko. To wiem, trzeba je... Czekajcie. Jak wy obieracie jajka? Porolować trzeba, o tak? I potem zdejmujesz bardzo łatwo. Robu? Różnie. Ja zazwyczaj po prostu walę, pyk i zaczynam obierać na spontanie. Rolujesz bez ręką? Planu. Bez planu. I po prostu odchodzi w chuj. Ciekawe, która to opcja. Czekaj! Stop! Ach! Kurde! Stop! No, czekaj. Co się stanie, jak porolujesz ręką? Kropki dotknij. No wiesz, dlaczego? Ej, odkryliśmy, że nie działa. No nie da się, jeszcze raz może. Ej, zamknijcie oczy teraz. Jeszcze raz? Teraz. Gdzie jest powtórka? Ty, ten typ na prawo. Nie umiesz obierać jajek? Bo gotowa
wcale jaka zimna woda. Zimną wodą? W tej samej zimnej wodzie delikatnie uderza jakiem o ścianki garnka. No tak delikatnie, co? Tak, no, ale ja wam pokażę inną opcję. Wow, to rolowanie. Ej, to jest marzenie, ja nie. Dobra, tak nie lecimy, nie? Poczekajcie, wierzycie w to, że się uda? Ja wierzę. One są ugotowane? Tak, i zalałem je zimną wodą, tak jak na TikToku od razu po zagotowaniu. Ale to już jest ten proces zrobiony, Saker, ty już nic nie udowadniasz. Ale to nic nie zrobiłeś. To już było przygotowane do obierania. Chodzi o to, że powiedział. Nie trzeba uderzać o ścianki, nie tylko trzeba. Masz sobie porolować. Okay. Mówię? Ale to już jest pouderzane, tak? Chyba świeże. Znaczy to po prostu się, wiesz, tam lekko mogło gdzieś ukruszyć. Ale jak bardzo świeże jajko jest, to nie jest tak łatwo. No musisz tylko w jednym miejscu je delikatnie naciąć i potem już odrujesz. W sensie, no uderz w jedno łatwo miejsce. Łatwo się ogólnie obiera. Spróbujcie, jak najlepiej potraficie, bo jeszcze się przyda to jajko. Więc tak, żeście okay. bardzo nie rozwalili. No, chcesz zjeść? A czemu zjeść moje? Ty masz dwa tu. O! Jedno spróbuję normalnie. Ty! Daj mi ładne. Odkryłem jeszcze inny lifehack. Homunculus. Nie, bo zobaczcie, tak się otworzyło. Ej, mega łatwo. Ale nie schodzi mi to. Tak. Ogólnie się łatwo obierają. Zobacz, to mega łatwo. Jajko. Krystian dobrze ugotował, stary kucharz. Dwa obrać? Nie, no weź se. Nie chcę. Rozjebałeś mi, zabieraj to. Zabieraj to. No, zabieram to. To drugie aż tak łatwo mi się nie otwiera. No właśnie, zobacz, ale zobacz, moje jajka też nie są takie łatwe. No. Patrz. Za bardzo już. Dobra, to już dla Krystiana. Nie chcę popsuć. Ale zabieraj to jajko, człowieku. No i zobacz, też jest, ale patrz. Masz. Ale to jest Krystiana jajko. Ej, zobacz. To masz. Tym bardziej, nie chcę Krystiana jajka. Chcesz się spróbować? Po co? No bo mi nie wychodzi na tym jajku. Pytanie, czy to wina jajka, czy mnie? A to już je zmiażdżyłeś. A tak było. A to tak było. No jak, no. Leciutko dotknąłem. Wednesday, fire. Jak to wygląda, jakby to ono śpiewało. Ja rozsypuję. Saker, wjeżdżasz, Adel. To komar go. Ja nie znam Adel piosenek. 3, 2. Someone like you, to jest Adel? Nie, to jest Wednesday Friday. Coming to my house. In my house. No, to ja podobnie znam. No nie udało się. No i jaka ocena tego? Ja zrobiłem to po ugotowaniu, tak jak było na lifehacku. Moja ocena jest taka. 5 na 10, ponieważ jedno się udało do mnie. Owce, ocena jest taka. Pytanie, czy owca w ogóle umiałby obrać jakimkolwiek sposobem. No nie, no, ale to, wiesz, lifehacki muszą działać na jego, kurwa, palce Shreka też, tak? To, grabie. Jak nie działają, to nie są, tak? Ale dalej lecimy? Ty... Na 10 mam ocenić? Nie. Znaczy nie, w sensie przydatność. Nie oceniamy tego w skali 0-10. No nie wiem, no ja bym w tym garze nie zrobił. Zawsze robiłem tak i działało. Faktycznie może przez to, że już długo po, nie? To ciężko już odchodziło. Ja daję średnią ocenę, ty? Spoko to jest. No ale czasami takie jajko się trawi, że nie idzie obrać. A czasami samo odchodzi w ogóle. No u mnie nie podeszło. U mnie nie podeszło to. No teraz owca wyprzedził life. Tak, jest to ołówek Filip. O właśnie. Jak ja tylko to figuruje poza. Jak on to figuruje poza? Co jest grane? Jak ona to figuruje poza? Nie zadziała. Ty, one... Nie, dobra. Trzeba z wyczuciem. Dobra, jednak to powiem, ona wygląda jak mapę. No i zaczynaj, bo... Zatrzymaj, to już tyle. Nie chciałem. Kurwa, nie mogę. Ona wygląda jak jeden z mapetów. Ona wygląda... Czemu? Dobra. Poszło mi wcisnąć na środku. To ja próbuję, poproszę o zbliżenie. Robisz zbliżenie z Hubertem?
Uwaga, z wyczuciem. No. Jeżeli tobie to nie wyjdzie, to nikomu to nie wyjdzie. Patrz, co ma. To ma się samo rozejść, tak? Połyszki. Samo się ma otworzyć. Ale zobaczcie. Znaczy tu chodziło bardziej o idealne żółtko, tak do wyciągnięcia z tego, jak ja to skumałem. No ale u nich to żółtko w ogóle samo wyszło, nie? Tak. Że te białka się rozpadły. No praktyki musisz mieć trochę w tym. Dałej, Huber. Wiedzieć, jak docisnąć, nie, pomysł, wiesz, tak? Nóż. Mogę sprawdzić. Musisz wgryźć się w to i już tam później czujesz to żółtko. O, będzie fajnie. No nie otwiera się. Ładnie, teraz ja uciekam. No. Nie, spierdalaj, rób na tym swoim, kurwa, zgniłym jajcu. Bierz to swoje zgniłe jajce, albo masz to. A ja nie mam jajka. Masz tosę porowy, kurwa. Mogę to? Sio. Teraz ja. No zobacz, jakie jajko mam, no. Jako jedyny. No zobaczmy, takie się trafiają. To jajko jest jak ty. Moje grinduje, człowieku. Czekaj wzdłuż. O, tutaj. I teraz jako, tak? Zapierdolam od góry. Wiadomo, że wyskoczy. Patrzymy. Ty, czekaj, jak to? Zniszczyłeś kurczaka. Nie. Ale dwie ładne połóweczki, no. No. Zobacz, jak mam ten widelec, patrz, przecież tu mnie blokuje nóż. Stół. I do tyłu. Widelec. Co? To z widelcem się robiło? To jest nóż. A, nóż. Dobra, czyli... Dawaj, weź lap za rękę moją. Co mam robić? A co ja mam z tą ręką robić? No dawaj to. No dawaj. Naciskaj no, trochę, naciskaj. Tak, żeby nie przekroić. No co mam zrobić? Zobacz, próbuję iść w to. No i patrz, tak robisz. No ciągnij, no co ty. Ale od góry nóż trzymaj, tak o. Weź sobie papier po tak, żeby zrolować. Bo jajko robiłeś się w żółtko w ogóle. Nie możesz się wbić w żółtko, musisz tak na granicę. Weź papier podłóż, bo grinduje ci jajco, człowieku. Pomocem. Grinduje jajco, no, kurwa. No nie, za śmiech. Masz, na pącą, krucą, pącą, krucą, pącą, masz. Weź, bo mi rękę upierdolisz, na tym rób. No i teraz, no i przepojłeś żółtko, nie można tak robić. Nie, no ty, patrz, rozjebał mi jedno jajko, zabrał drugie i rozjebał drugie. Udaje. No nie udaje, no kurwa! Dlaczego tak mówisz, że udaje? Serio chciałem to zrobić, kurwa. Dwa jajka mi rozjebał. Po chuj mam udawać takie rzeczy? Dajesz, kurwa. Kurwa, no nie powinieneś. Że nie umiesz żółtka. To nie podstawówka. To nie podstawówka. Masz jeszcze jedno? Masz jeszcze jedno? Jedynaku, kurwa? No to dawaj. Zobacz. Wbijam. Tutaj. Rób. Musisz zacząć końcem, tu, końcem, bo później końcem. Tutaj. W sensie wbijam tu. Trzymaj papier. A zobacz, jak jest żółtko na wierzchu w tym. Jak wyczuj trzymaj żółtko. Papier i wyczuj żółtko. Izabela skorupko tam na dole w ogóle. Żółtko. Weź sobie zdejmij skorupko. I tylko białko masz. Co? Tylko białko masz przeciąć. Rozluźnij się trochę, skorupko. Wyczuj żółtko. No. Nie wchodź w żółtko. Schodzisz chyba ze środka. No udajesz, że masz takie ruchy. No to jest Shrek, kurwa, człowieku. On zaraz na bak doleci. Mocniej wciśnij. Jebnij od góry. Jajko! Mocniej wciśnij, żeby... I co, już? Jebnij od góry. O tak? Lekko zmiasz. No? No? Idzie, ty. Idzie. Mówisz, że się fajnie... Od idziemy razu zakłada, że od razu hejtujesz po nawet. Rozdaj. Zobacz, ty to kiedyś powiedziałeś, o ile świat byłby lepszy, gdybyś pomógł, a nie kurwa hejtował. No. Polak Polaka, nie? No tak. Pomógł. No. Ładnie wypunktowałeś. Raz dwój już. I zobacz. Nie ściskaj. O, wiesz, wyszło ci. Ale pomagam ci. No teraz tak, ale właśnie, to. Ale może gdybyś mi pomógł przy pierwszym, to byśmy mieli dwa żółtka oddzielone idealnie. Ale nie mogę ci pomóc za bardzo, bo testujemy, co nie? No wiem, wiem, popatrz, ale założyłeś. O, dobra. Założyłeś, że wiesz, że to było przewinienie jedynaka, no. Dobra, panowie. Muszę zabrać ty. Nie, dobry hak. Kurwa, no nie wiem.
Ja bym po prostu przykroił i wyjął. Nie no, nie tylko. Zamiast się pierdolić. Jak chcesz takie tak. Fajne żółtka mieć. 8 na 10, takie, co sądzisz? Jak chcesz mieć żółtka? Dobry hak! Stworzyć coś z tego, jakąś ozdobę, wiesz, do jedzenia. No ale to, nie wiem, no ja patrz, 3 razy szybciej pokroiłbym tak i to bym położył na stół. Chuj to. Ale pierdolicie, ty! Chuj w te kulki, nie? Pierdolisz, saker, ty! Takie na siłę, ty, białko na nodze ma. To co, jedziemy z tym? Lecimy z tym? Dawaj. Gotowanie. Heinz. No ja tak robię. Albo taką. Ja robię tak. No, ja też robię szybko tak. O, ona robi głupszą wersję tego. Kontuzja. To jest niebezpieczne na parki. Dobra, widzowie. O kurcz. Ale bo to z tego co ja zrozumiałem, chodzi o to, żebyś z każdej strony ścianki, tak jak teraz masz keczu, żeby ci to wszystko ścięło na sam dołku masz. Ona robi wirówkę, że tam na górze nie ma nic, że tam na górze nie ma nic. Zobacz ile ty masz na ścianki. No właśnie, o to chodzi, czekaj, o co z tego, że tu nie ma. Czekaj, tak, czekaj, chodzi o to, żeby dobrze się dało. Ja to jeszcze tak zrobię to za 10 sekund, tylko zrobię to tym sposobem, żeby odwrócić na drugą stronę. To lepiej, to będzie miał wszystkie ścianki. Że robię ten nasz sposób i on już jest i teraz... Dobra. O, już jest. Ale dobra. Nie no, zobacz, część zostawiłeś na górze. Tak? Ty tego nie zrobisz, ty nie masz zakresu ruchu. Ty nie masz zakresu ruchu, kurwa. Adam, pierdolisz, co ty pierdolisz, saker? Trzeba ścianka niż u ciebie, saker. Pierdolisz, bak, ty. A pierdolisz, głupoty, saker, co ty gadasz? Ile sosu wyjebiesz, gnoju. Co ty pierdolisz? Właśnie ile sosu wyjebiesz. I ofens. Tak pokazują ofensa w NBA. A to w drugą stronę chodzę. Nie ma problemu. Ja jeszcze lubię tak. Może robię, kurwa. Jakbyś rzucał, nie? O, dokładnie. Dobra, tak robię. No. Dobra, no też. Zrobiłem dużo i co? No robór rozpierdził. Patrz, ale robór zrobił naszym... trzeba machać tak. Naszym patentem. Zobacz. Ona... robić rzut. A jeszcze raz, patrz. Ona na ten cjuszka. No. Ale poczekaj, tu siłę, i zobacz, kręci, tu. Przypomnijmy, że to 2 i 3 miliona lajków. Ta. Tu. I czyli odwraca i robi tak. Ale spoko, no wiadomo. Jeszcze raz. Attention se parti. Po drugą stronę. No. Jak trzymać? Zobacz, już spływa. Nie mów człowieku, kurwa, kościół. Ale on spływa tak czy siak, nie? Zobacz. No spływa, ale na ściankach zostaje. No dobra, no to teraz ta ścianka górna powinna być 300. W tą stronę mam machać, czy w tą? To nie wiem. No to w tą, no to patrz, czy będzie 300? Do tyłu masz. Patrz, do tyłu, widzisz jednak do tyłu. No i 10, tak? O kurwa. No można powiedzieć, że to zadziałało? Mhm. Trochę zadziałało, nie? Tak. Działa, działa, dobrze. Działa. Akcept. Akceptuje? No 2,3 miliona wykręciła, no niech im będzie. No co by nie mówić, działa, tak? Tak. Tylko... Skorzystamy kiedyś z tego, tak? Tak. Na 100%? Tak. Dobra. Przed każdymi tostami będę, kurwa, helikopter napierdalał, nie? Zaczekaj, jak zjeść. Mobilność poprawisz, jak myślisz tak codziennie. Dobra, idziemy. Czosnek. Też jest problematyczne to. To jest to, jak to robicie to może podstawowo, być, naturalnie. To może ja być, nie używam czosnku. Po prostu, no skubiesz, nie? Jak tak. Małpa. Ja jedną końcówkę odkrajam i drugą i wtedy w miarę schodzi, a ty robór? No, to ja też tak robiłem kiedyś. Ale ja ogólnie... O kurde. Tak, dokładnie właśnie tak. O kurde. I będzie nakurwiał nimi. Thanos. Co zrobię? To co już? No jak to zadziała, to... Nie, to jest proste, no ile razy... Do tego powiem, niemożliwe, ty. Pomachał parę nie, razy. Nie ma takiej ty. Możliwości. Ale słoik. To może być... Szklane, musi być szklane, bo to jest za miękkie. Dobra, no. Sprawdzimy to. Nie, to w ogóle nie. A czekaj, to trzeba... A mamy twarde butelki. Tego nie, nawet mam tego swój nie. Słoik? On miał jeszcze suche... Znaczy słoików do was tego wyczyściłem jeszcze. On miał jeszcze takie suche, ale to tak by nic nie dało. No dobra, kurwa, weź więcej do tego panowie. Nawet, żeby na fajnie już, coś plastiku. Ja już powiem. Dawaj, jaka to jest już, tak?
jakąś nagrodę? Tak. Nic się nie zmieniło. Nie ma opcji. Kurwa. Ty zobacz, co się stało. Nie. Nic, ale poczekaj. Kurwa, ty. Co? Może my mamy zły rodzaj cząstku. No nie, 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 patrz. Otworzył jak łatwo schodzi. Cząstek? No jak łatwo schodzi. Nie, wydaje tak. się, patrz, co mój. Ty? To on taki trafiłeś tam. Co? Taki trafiłeś. Dobra, to drugi teraz. Zobaczmy, że drugi. Taki sam cząstek jak był. Kurwa. Drugi. O, tu mam, dobra, ten też mi wychodzi. No właśnie, zobacz, drugi. No nie, one już powinny być obdarte. No dobra, ale nie, powinny. Serio jest łatwiej. Ej, serio jest progres. Może to czy musi być taki zobaczcie, suchy czas. Zobaczcie, czekaj, przejdźmy się z tym jeszcze. Ty, dobra. Działa. Za drugim razem już działa. Okej, to trzeba mieć swoich. Bo to jest za duża powierzchnia sakę. Masz pustą plekę? Patrz, ja. Trzeci, też. I wytrzymać w środku? Sakę. Gdzie są chusteczki? Nie, działa. Pusta, prawda? Panie. Działa, działa. Patrzcie, patrzcie jak luźno schodzi. Ty. Trochę dłużej no trzeba, dobra, bo, nie, kurwia, tak. bo mamy plastik. Dobry, ej, zajebiste. To jest... To zmienia życie. To zmienia grę. To podbija stąd. Najlepszy lifehack dzisiaj. Podbija sprzedaż cząstku. Nawet nie wiemy o ile. A to nie trwa dłużej. Tak. Masz z tyłu głowy, nie? Kurwa, będę obierał. Nie bierzesz, nie? Mi się nie teraz już wezmę. Ja wolę poobcinać to nożem. Nie, no ja też wolę obciąć. Kurwa, jeszcze te dupki twarde. To dawaj. Ale dupkę możesz uciąć już. O kurwa. Ej, patrz, obrałem, serio. No. Obrało się całe. Działa lifehack. Działa lifehack. Trochę działa. Bardzo, bardzo przydatne. Na jedno zadziałało. Ty ogólnie jak ja rzuciłem tą panterę, nie? No. Jaki, kurwa, jaki rzut. Dopiero na filmie ogarnąłem. Prosto w twoją rękę. Jaką i ty panterę? To złapałeś w ogóle bez żadnego wrażenia. Jaką panterę? Ty, różowa pantera. Patrz. Na czółku. Rzuciłem ci z daleka, stamtąd panterę, prosto w twoją dłoń. No, to w ogóle nie wygląda... Pamiętać, bo nawet nie zareagował. A to wygląda jak montaż, kurwa. To jest tak idealny rzut. Ty jaką panterę? Taką różową, dajmy to teraz. Tak dziwny, idealny rzut, że wyglądał jak kurwa jak ale w sensie, że ty tak rzuciłeś, czy ja tak złapałem? I złapałeś idealnie, ja rzuciłem. Ty tak ja nie miałeś, nie ruszyłeś na bo to ci włożyło się w rękę i ty ją dalej... Zastanawiałeś się nad i pytaniem i miałeś ją w ręku. Nie pamiętam. Nie zakodowałeś tego, no. Bo potem ona się pojawiła po prostu. Ciekawe, czy nóż tak złapie. Pojebany rzut, serio. No. To ty jak lifehack? Czekaj, poczekaj. To poczekaj, Krystian, pojebany rzut czy pojebany chwyt? Dobra, no to właśnie wszystko się zgrało. Okej, dobra. To było pojebane. Dobra, po prostu. Pojebana sytuacja. Sorry, myślałem, że sobie przypisuję. CGI. Bo już sobie przypisałeś ten chwyt, już widziałem, kurwa. No, znaczy, ja ci rzuciłem idealnie przed rękę. Przed domem stawiasz sobie, kurwa. Ale ja taki sobie ten rzut. Memoriał rzutu, kurwa. Ty nie musiałeś nic robić, ty nie rozumiesz. To rzut był dobry. On był prosty. Właśnie o tym mówię. Pewnie będzie przed kadą twoją szósty memoriał rzutu, kurwa, w 31. Dobra. Co jest? Idziemy dalej. Rzucimy go tu. A to pan rzucał? Tak, sir. To moje, nie jego. Gruzek z kurwyzny. No dawajcie, kurwa. Dawaj, lecimy. Lecimy z tym. Ostatni. No. Mieliście ocenić, czy git, czy nie. Dla mnie taki sobie. To jest top 1 dzisiaj.
Dlaczego taki sobie, kurwa? No kurwa, no nie jest idealny. Działa dobrze, naprawdę to jest jeden... Nie możemy tak tego zostawić. Moim zdaniem to jest jeden z fajniejszych lifehacków. Ale patrz, owca, zobacz. Serio to będzie, ale to jest patrz, bardzo tak przydatne do kuchni. Robisz tak i ci skończy. No ale co? I czy ty musisz się tak męczyć? Często się skubie ten czosnek. A jak nie umiesz? Paweł, już na pewno czeka słoik na ciebie. No. Wróć dzisiaj do mnie. Czekaj, memoriał. Wrócisz dzisiaj do domu i pokaż mi. Ale słoik. To chwyt był. No rzut i rzut był. Rzut był ordynarny, ty. Rzut był kurwa prosto w swoją rękę. Czekaj. Kurwa, CGI, człowieku. Dobra, no był niezły ten rzut. Ale pytanie, czy na memoriał? Na memoriał. To już widzowie muszą zdecydować. To na memoriał w chuj. Dobra. Według mnie zajebisty hak. Tak. No dzisiaj, to jeden. Dzisiaj wrócisz do domu, będziesz robił kolację i musisz znaleźć słoik. Nie słoik. Ale ma słoik zawsze pod ręką. Zawsze to będzie pod ręką. Już do, zawsze będę nie, miał pod ręką. Nie będziesz miał zawsze pusty. Będzie. Zawsze będzie jakieś puste obok mnie. Zaufaj mi. I jeszcze podpisany owca, bo podpisujesz puste butelki na siłce. Owca podpisuje. Serio, Robur podpisuje? Tak, na 100%. Wierzę, no. Widzisz? Ty podpisałeś. Ty jest, no tak? A on resztę. Nigdy nie podpisałbym tak butelki. Ile tych butelek jest? Zerwałbym. 3-4. Zerwałbym, wiesz. Podpisuję. Dobra, lecimy dalej. Next. Last one. Last. Cherry tomato cutting hack. Szary, dzik szary. Tomato. I'm gonna show you guys a little hack. Ona coś mówi, że ten pomidor potrafi zmienić grę na Steamie, w którą grasz, ale zaraz to czeka. Czekaj, te z opakowania są bardziej pracowite? Ona chce rozkroić? Na pół. Wszystko na pół. Po prostu na raz, żeby nakroić pojedynczo. To dobre jest. Jak zadziała, to dobre. Ale co to jest te dwie rzeczy? No to są jakieś przykrywki, żeby ci ręki nie ujebało. To ja nie mam tego. No, a to jedna wystarczy. No tak, od góry tylko. Ja też tak pomyślałem. To jest ciekawe. Znaczy po cztery, no wiadomo, żeby też nie marnować za dużo, ale ogólnie można było tego zrobić o wiele więcej. No, a zobaczmy, ja patrzę na Robura. Nie masz podstawki drugiej. Też przydatne to się wydaje, bardzo. Ale wiesz, deska nie ma tego, co trzyma. Dobra, przekroił. No i teraz gdzie jest kąt? Najpierw to, kurwa. Patrzymy, czy zmieniam tą grę. Ten nóż to się nadaje, kurwa. No dwa przekroiłem. Jebanie. No to jest fajne. Tylko dwa przekroiłem, ale nie widziałem. Ostry. Ona ma przezroczyste. Jak myślisz, zmieniał tą grę? Jaką grę? Na Steamie na przykład. Którą? CS-a 2. Na Diablo 4. Czemu? No ona powiedziała, że ona zmieniają grę. O kurw. A. To jest dobre, ale ten nóż właśnie przecież nie kroi. Dobra, zobaczmy, czy wyjdzie. U mnie nie wyszło, bo nie widziałem pomidorów pod tym. Na przezroczystym powinno wyjść. Ale na stole to robisz? Nie, właśnie nie chcę na stole. Właśnie widzę, że nie chcę. Daj mi saker korek. Korek. Aj, aj. Bo chcę testować w korku. Jaki bo ona korek? Ma takie korki, tylko większe. To ja zrobię mini wersję tego. Ten od picza. A to nie otwarty jest. Aha, a mamy coś otwartego? O co ma otwarty? No bo to jest jakby to samo, tylko że... Spoko, nie lubię tak kroić. Nie lubię. O, musi być ostry nóż, bo inaczej przepycha mnie. Przepycha mnie. Spoko, ja akceptuję i polecam. Tak, ale trzeba mieć dobre te...
Podkładki, nakładki. Podkładki, nakładki. Muszą być przezroczyste i dobry kształt mieć. Zrobiłem na mało. Bo skończycie tak. O kurwa. Ani jednego. Nie, no jeden jest. Jak oceniasz haka? Jeden i pół, patrz, bo ten jest praktycznie też już go... No, nie no, jest, jeden. Jak oceniam hak? W porównaniu do czosnku, no to chuja warty. Serio. Bardzo ciężkie do wykonania. Jakbym miał ich... Patrz, tak biorę, bo my narzędzi nie mamy. Mocny, co? No komplikacje są. To wiesz, jak mieć fajne tutaj tak... No to nie jest takie proste jak z kurczakiem, że bierzesz widelec i ogólnie jak ta pani dużo gotuje, faktycznie ma to... Dla niej widzę to dla niej, nie? O, nie widzę tego dla siebie. No, ale z czosnkiem tak widzę dla każdej osoby na świecie. Weź trzy na raz. I to jest właśnie, i to powinno stanowić o tym, czy hak jest naprawdę mocny. No tak. Czy to jest dla każdego, nie? Czy hak jest hakiem. Dokładnie. Mi się wydaje, że wolałbym ostrym nożem po prostu po kolei, cyk, cyk, cyk. I tyle, nie? Czekaj, a ty mówisz, że zajebisty ten hak. Fajno. Witamy na kuchni w ogóle. No i teraz chciałbym, żebyście top 3 z tych wszystkich wybrali. Kurczak, czosnek. 3. No tak, kurczak faktycznie, no. Kurczak, ale kurczak ja dałbym numer 1. Pomidor. Dla mnie czosnek numer 1. Kurczak, pomidor. Czosnek, kurczak, pomidor, no. A teraz ułóżmy najistotniejsze, które byście... Dla mnie kurczak najistotniejszy. Jajko. Jajko dla ciebie? Bo zrobiłem to jako jajko. Kurczak. Jedyny. Moglibyśmy robić konkursy w jajku. Kurczak, no. Kurczak. Nie no, kurczak tak na co dzień. Bo jak same polędwiczki tak kupujesz, tak no to jak... Ile się jebałem z tymi polędwiczkami, to... Ja 10 polędwiczek to jest wtedy roboty. No. No. Fajnie. To faktycznie będzie dobry. Kurczak. Ale czosnek też jest bardzo dobry. Czosnek i pomidor zajebisty też. Będę korzystał. No, ja czekam na storki twoje, jak korzystasz. Wszyscy czekają. Też, no. Bo inaczej wyjdziesz na Farmazona, nie? Grywać od razu. Wyjdziesz na Farmazona, nie? No myślę, że takie coś musisz. W kuchni chętnie byś nagrał normalnie. Że robisz jakieś rzeczy. Tosta czy coś.